Dziwi cię to, że nie ma nowych filmów na kanale? Kliknij dzwoneczek, by być na bieżąco. Yo, yo, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Ja jestem Dżingis, a ze mną jest... Madzia! Gdzie jesteś? Właśnie, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Halo? W pokoju. Gdzie jesteś? W którym pokoju? Gdzie? Moim! Tu, ja pomyliłem drzwi. Cześć! Cześć, córeczko. Słuchajcie, więc tak, byłem w piekle później dalej sam. I ja, tak troszeczkę powiem, znowu skaszaniłem. Bo wiesz co, Madziu, mogliśmy zrobić w piekle? Co? Mogliśmy się zamienić w latające rzeczy i te stwory i mogliśmy tam sobie latać normalnie. A ja jestem motylem i mogę być latać. No, ja też mogłem latać, bo mogłem się w nietoperza zamienić, na przykład, o, mogę ci pokazać. Mogę być, czym ja mogę być? Czy, o, na przykład mogę być, zobacz. Nietoperze są w piekle, jestem nietoperzem teraz. A ja mogę być w latach. Dobra, i słuchajcie, więc mogłem sobie latać, polatałem sobie tam, zdobyłem to, co miałem zdobyć. Czekajcie, muszę wrócić do Dżingisowej postaci. O. A ja muszę wrócić do Madzi postaci. Madzi postaci, tak. I porobiłem już pewne rzeczy, no więc przede wszystkim to, co jest najważniejsze, jak zwykle, Transmutation Table. Nie będziecie wiedzieli, o co ja chodzi. Ja go nigdy nie miałam. Mogę jakoś sobie w coś przemienić? Nie. Tutaj, Madziu, się uczysz przykładowo, już ci tłumaczę. Jeżeli pójdziesz na przykład sobie zbierać drewienko, chodź, pozbieramy drewienko i ja ci wytłumaczę na przykładzie drewienka. To włączę muzyczkę, okej? Okay? A to włącz sobie muzyczkę. Okay. Ja tutaj czekam. Chodź, jakieś jedno drzewo zetniesz, dobra? Chodź. Chodź tutaj na przykład. O. Za głośno? Nie, to ty tylko u siebie słyszysz, ja tego nie słyszę. Tak, Madzia będzie nam jeszcze śpiewać. No, Madzia, zetnij jedno drzewko, znaczy jeden tylko klocek drewna. Jeden? Jeden, no ja ci zaraz coś pokażę. Masz, weź go sobie. Ja też sobie zetnę, żebym mógł ci od razu tłumaczyć, o co chodzi, nie? I słuchaj, jak najedziesz na ten klocek, który masz w weku, teraz by go wzięłaś, tak? No. To widzisz, że on ma takie literki E, M, C. Widzisz? Czekaj, bo ja muszę ściszyć piosenkę. No, bo sobie zrobiłaś za głośno. Widzisz to? E, M, C. No najedź kursorem na niego. Otwórz sobie EQ i najedź kursorem. No. Ma takie E, M, C, tak? No. Ile tam jest napisane tego? M, C i jakie są cyferki? 3 i 2, 32. Tak, 32, bardzo dobrze. I zobacz, to jest taka jakby liczba punktów, jaką dostaniesz, jak się tego nauczysz. Nauczysz się, to znaczy dodasz to do tego Transmutation Table. Chodź tam na dół, ja ci pokażę, jak to rzeczy się uczy. I teraz podchodząc do tego Transmutation Table, no, klikasz na niego prawym. No. I masz takie okno, tak? No, z płomieniem. No, i teraz zobacz. Wkładam do niego. Nie wkładaj, wyjmij. Użyłaś, no, czy nie? Nie. Dobra, i teraz zobacz, przytrzymaj sobie, albo możesz tak jak ty, jak chcesz, weź sobie do łapki ten, no, to drewienko i wrzuć w płomień. Wrzuciłaś? No. I co, i to zmieniły ci się liczba punktów, tak? Widzisz tam takie napisane EMC, i coś tam, widzisz? Ja włożyłam do tego płomienia w środku. No, i zniknęło ci, ale pojawiło ci się tutaj na tym kółeczku, tak? Tak. I możesz z tego kółeczka sobie brać. Rozumiesz? Tylko no, teraz możesz wziąć tylko tyle, ile masz tych punktów EMC, co widzisz po lewej stronie. Widzisz, jak jest płomień, taka książka przekreślona, tak? No. I obok są takie, znowu pisze EMC, tak? EMC, no. I ile tam pisze EMC? Jest tu śmieszek i 3,
32 punkty. Dokładnie, bo masz, nauczyłaś się jednego w tej chwili drewienka. I tutaj to jest taki nasz magazyn, gdzie my na przykład nie będziemy musieli non-stop teraz kopać i zbierać przykładowo kamień, żelazo i inne rzeczy, tylko jak tak, już na przykład zdobędziemy, tylko... posłuchaj, zdobędziemy chociaż raz jedno żelazo, to możemy się po przepaleniu go nauczyć i stąd możemy sobie już brać, abyśmy mieli tylko punkty. Rozumiesz? No. No, to taka i fajna rzecz. Ale tylko się pytam, dlaczego tu mi daje jeden klocek. No bo nie masz więcej punktów. Teraz, żeby mieć więcej punktów, to musisz na przykład pójść na sobie wykopki, kopać sobie na przykład kamień, uczyć się kamienia i z kamienia zdobywać dodatkowe te punkty. Tak szybko, rozumiesz? Noc? Do łóżka. Już noc? Ojej, już cały dzień ci tłumaczyłem. No to idę. Tak krótko to było, ale już jest noc. Dobra, to idę, kładę się. Już cię położyłem. Jezus. Już cię położyłem, już wstajemy. Tak, a już jest 21. No, czemu się nie kładziesz? Kładłam. Jakoś długo. No i dobra, i to takie rzeczy. Można się różnych rzeczy, które zrobisz, nauczyć. Można się drzwi nauczyć, innych rzeczy. Wszystko, co praktycznie, co ma MC, znaczy co ma tak właśnie te przypisane te punkty, to można się tego nauczyć i mieć już wtedy z głowy, że nie trzeba cały czas chodzić i zbierać. Rozumiesz? Na przykład można się też nauczyć czego? Jedzenia na przykład. Chodź, ja ci dam jedzonko. Chodź tu do mnie. No. Gdzie jesteś? Ja idę dzisiaj do piekła. Gdzie ty jesteś teraz? Na górze. Chodź, to czekaj. Na dole. No to czekaj, ja już cię widzę. Tutaj jestem, czekaj. I dam ci, Madziu, jedzonko. Patrz. To jest ugotowane jedzonko za tobą. Aha. I idź się tego też naucz, jedzonka. I sobie parę jedzonek weźmiesz później stamtąd. Idź się naucz. Też prawym na ogień. Nauczyłaś się? Widzisz jedzonko? Aha. No i teraz weź sobie. No i teraz weź sobie parę jedzonek, żebyś miała, żebyś nie głodowała. 15 wezmę. Dobrze, tyle ile chcesz. Dobra. I dobrze, to... idziemy do Netheru. Nie, no czekaj, ja już tam byłem, ja tam nie chcę drugi raz iść. Ja tutaj jestem dzisiaj, bo chciałbym się nauczyć, moi drodzy. Moi drodzy, ja bym się chciał nauczyć, znaczy zacząć budować ogrodzenie. Jak ci się takie ogrodzenie by podobało? Ładne by było. No tylko drogi jest, bo kwarc jest strasznie drogi i schody kwarcowe są drogie. To ja idę do piekła. No to jak ty tam mi zginiesz. O, tak. Ładnie to wygląda. Dobra. Gdzie ze mną? Do piekła znowu? Proszę. A kiedy ja tu zbuduję to? Słuchaj. No słuchaj. Jest dużo czasu, przecież i tak nie będzie tylko mniej tych odcinków. No dobrze, no ale to czekaj, no trzeba chociaż trochę zacząć coś tutaj robić. Bo my praktycznie nic nie robimy, no. Taka prawda jest, wiesz? Czekaj, spróbuję tylko postawić na razie jedną rzecz i zaraz z tobą pójdę, dobra? Zobaczę, jakby to można było stawiać te... to trochę taka, wiecie, trochę ciężka praca. O, albo zrobić to poza nagraniem. A, kurde, nie tak się miało postawić. Poza nagraniem, ja to będę poza nagraniem ciągle tutaj robił tylko, tak? O, jest. Jak myślisz o takim ogrodzeniu? No piękny by był. No i na górze tylko te półpłytki też z kwarcu albo z czegoś innego, nie? Tutaj połączyć. I w środku jeszcze bym wymyśliłem, że w środku pomiędzy tymi słupkami dałbym metalowe kraty, nie? No. No mi się wydaje, że byłoby fajnie. Tylko trochę mi to przypomina się z takim więzieniem, bo kraty dla niewolnika. Aha, to co, nie robimy metalowych krat tutaj? Nie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Może róbmy kraty, żeby potwory tak nam tu nie weszły. Bo to by trzeba było tak, o, raz, dwa i tu by był kolejny, tak? Dobrze mówię? Tak, bo dwa przerwy. Czyli albo teraz w sumie by się mi to podobało, żeby potwory nie wchodziły, żeby ten klocek biały, kwarc, płytka. Była do tego i później dalej do tego, to wtedy potwory na mnie wejdą, a będzie odsłonięte. Ale tak, i tak na mnie wejdą, chyba.
Kurde, no. Nie wejdą. To jest problem, wiecie, ze stawianiem. Nie ale wiemy. Kurde, jak tu będzie takie puste, to wtedy... No, ale nie przejdą tędy, Madzia. One się tędy po prostu nie zmieszczą. Bo jeszcze na górze będzie postawiona... Przecież... Dodatkowa, zobacz. Tak, o tak to w sumie będzie, nie? O, czekaj. O, jest. No, tylko, że... to ma być postawione dopiero tutaj. O. To trzeba zniszczyć. Takie, kurde, no wymyśliłem fajne te... Podoba mi się to ogrodzenie, ale strasznie będzie... Trudne do wykonania, wiecie? O. Widzisz? O tak. No. Ładnie, nie? No, tylko jeszcze zobaczmy, czy... Kurde, dziura. No nie mogę jej zalepić, bo tam jest aura. Co? Aura z Stormcrafta. To trzeba będzie później wyciągnąć tą aurę. Nie da się tego nic zrobić. I dopiero ten... I co myślisz o takim ogrodzeniu? Będzie dobre. Dobra, to idziemy do piekła. Ojej. Dobra, to ja czekaj. To ja zejdę na dół, tylko zostawię te rzeczy w tym naszym tablecie. Przemienimy się, żeby nam nikt nie zabił. Poczekaj, tylko zostawię rzeczy w tablecie. A nie to, Boże, co ja zostawiłem? Kilof muszę wziąć. Nożyce, to. Głowa nie ma zębiaka EMC, więc muszę ją do skrzynki odłożyć. Tu jeszcze mam totalny bałagan, tu jeszcze nic nie robiłem. Więc jest to totalnie zabałaganione. Dobra, możemy iść, chodź. Dobra, czekaj, tego się przemienia w motyla. Ale to tam się przemienisz dopiero. Ale jak będą potwory przy nas? Nie będą, nie ma potworów przy tym, przy to portalu. Ty mnie obronisz. No tak, będę się starał. Za wszelką cenę. Czekaj, już wchodzę. Bo dla rodziny człowiek jest w stanie zrobić wszystko. No co, jest grane? O, puściło mnie. Dobra, wyjdźmy. No i dobra. Uwaga, uważaj, Madzia, bo strzelający wariat. No kurde! Odtryb się gnoju jeden. Ma strzały wybuchające. Ale jakieś słabe ma te strzały, bo... Spadaj, zostaw mi córkę, ty bydlaku, jeden. Dobra, już. Co to za jakieś tam stwory są? Lepiej tu się przemienię. Co to tam jest od tamto to? Okej, ja idę coś zobaczyć, Madziu. Motyl. Pozostań na chwilę przy portalu. Co to jest? O, to strzela! Ej, halo. Ej, odczep się. Zobaczcie, jakie. Widzieliście? Widzieliście to? Widzieliście to? Jak to lata i strzela? A ty, ja mam strzały i łuk. No to choćbyś postrzelała do tego, bo to ma... To ogniem strzela. O. Strzelasz do tego? No, strzeliłam jeden raz. I co, trafiłaś? No. Ale to lata dalej, gdzieś tam. Kurde. Gdzie ty jesteś? Się strzały. Bo ty tyle na górze. To jako motyl strzelasz? No. O, co to było? Co to było? No nie, no znowu mnie to podrzuca, cholerstwo! Spadaj stąd. Widzicie, to jest. Ale to ma atak. I to ma poprzeniony atak. Podejdź i podrzucę do góry, no. Tu trzeba się gdzieś tak w miejsce chować. Przemieś się w gacka. W nietoperza? Tak. O, już znowu gdzieś ty słyszę, cholerstwo. Ale ja się tutaj teraz chowam i ty mnie nie podrzucisz. Jestem lepszy od ciebie. Kurde, to. To chodź do mnie tu. Wypadło cię? Nie. Pomidorowa. O, no, oczywiście. Aha. Czyli się w gackę. Okej, jestem tutaj, ja już będę z tym walczył. Jestem w takim miejscu, gdzie mnie nie podrzuci. Ale czego mięsem? Dobry jestem, mięsem to biję. A pytaliście się, dlaczego moja zbroja ma teksturę, a Madzi nie ma? No, nie mam zielonego pojęcia, nie wiem. Nie wiem, Madzia, co my tutaj w ogóle będziemy szukali w tym piekle? Bo taką stać i stać bez sensu jest. To przenieś się w gacka, to polecimy gdzieś. No dobra. Właśnie jeszcze miałam tu sobie ustawić whiteboard. No dobra, to się przemienię. Tylko jak się tu pisało ten? Czy? Przemieniam się. Gdzie ty jesteś? Dobra, przemieniam. A właśnie! Gdzie to się klika, żeby tutaj ten? Gdzie ty jesteś, Madziu, bo ja cię nie widzę? Motyla!
No tam coś znowu jest jakiś zwariany. No wiem, że jesteś motylem, tylko że cię nie widzę, gdzie ty jako motyl jesteś. A tutaj, przy teleporcie, dobra, widzę cię. No ty nie, to nie topasz. Ooooooo! Coś mi biło. To ty mnie uderzyłaś. A ty jesteś gackiem? No tak, to ja już tutaj, no. Gdzie ty jesteś teraz? Tutaj jestem, ty jesteś gackiem. Ej, bo strzela coś! Gacek. Nie gacek, tylko gast, no. Ja nie widzę cię. A widzę cię, strzelało do ciebie. Widzę, na dole jesteś. No dobra, gdzie lecisz? Jestem za tobą. Uważaj, bo tu pająków od groma. Do góry poleciałem. Zginęłaś. Ty bydlaku jeden! No widzisz, zabił cię i to jeszcze w takim miejscu cię zabił, że no jest coś okropnego, żebyś tu zebrała swoje rzeczy. Poczekaj, ja spróbuję Matko. Ja spróbuję ciebie pozbierać, twoje rzeczy. Czego się przestraszyłaś? Co? Będę popłaczał się, tato. A czemu się popłaczasz? To czuję, ale nie wiem dlaczego. Ale co się stało? Zabił mnie. No ale zaraz ja cię odzyskam. Czekaj chwilę, moment, zaraz. Zaraz ja tam wrócę do ciebie, poczekaj. Ty bydlaku jeden, jak możesz mnie zabić? Madzia, nie mówisz takich brzydkich słów. Ja, bo do mnie też zaczyna strzelać, nie przejmuj się. Ja muszę pójdź do portalu. Ja muszę... Nie mogę, bo chcę twoje rzeczy pozbierać, wiesz? A ty jesteś tutaj. No tak, no ale oni strzelają non stop. A twoje rzeczy są... Twoje rzeczy są tu pod spodem. Ojej. To wariat strzela. Gdzie on jest w ogóle teraz? O Boże. Gdzieś na górze. Na to balkon, dobra. Ja go chyba pójdę załatwię, bo on mnie denerwuje, wiesz? To mnie strasznie denerwuje. No chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. No chodź. No, już, dobra, już go nie ma. Idę teraz cię pozbieram, dobra? To jakim cudem na twoim grobie się znalazł ten? Co? Szkielet. Dokładnie na tym, na twoim tutaj klocku, gdzie ten. Czekaj, idę zobaczyć. Nie, dobra, Maciu, nie teraz, bo ja tutaj będę ci już się starał naprawić. O, no znowu jest. Idź stąd. Zrzuciłem go znowu. Czekaj, bo ja to muszę, wiesz, tak powiem ci, o... żeby pozbierać twoje rzeczy, żeby one nie upadły mi niżej. Wiesz, o co chodzi? Mhm. Dobra, o, i patrz, ja tu sobie tu stanę już i... No. Dobra, mam twoje rzeczy. Idę do portalu i lecę do ciebie do domku już. Widzicie? Dobra. Tak to wygląda właśnie rola taty, że trzeba pomagać własnemu dziecku i nie ma zmiłuj się. Tak to ma być. Dobra, jestem. Dobra. Gdzie jesteś, Madziu? Tutaj. O, czekaj, jestem już, czekaj. Już się tylko przemienię. Albo nawet nie muszę. Proszę, oddaję ci twoje rzeczy. O. No bierz. Czego jej nie zbierasz? No masz, o. Dobra. Masz. Tak, mam wszystko. Tutaj przed tobą leży. I teraz masz. To jest twoja. To jest twoje. 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 I to jest twoje, proszę. Wszystkie rzeczy. Odzyskałem twoje. Widzisz? Dobra, wiesz co, my do piekła to dopiero będziemy chodzić, jak będziemy mieli jakąś odpowiednią zbroję. Patrzcie, ile rzeczy się mogę przemienić. Kurde. Ale słuchaj. Gdzie jest dżingis? Tu. Dobra. No co mam słuchać? No jestem. Co tam słychać? A wiecie, co ja się mogę przemienić? Patrz, tata, pokazuj. No. No dobre jedzenie by było z ciebie, sądzę, wiesz? Ej! Żartowałem. Bo ja ci jedzenie zrobię. Dobra, co ja tu miałem zrobić? Kwarcky u... A to mogę robić. To miałem wziąć.
Sztur się pojawił w naszym domu. Płomienny. Aha, Madzia, nieprawda, to ty się znowu przemieniłeś w szczura płomiennego. Dobra, to tak, tak. I leć mi na górę. Poszłaś znowu do teleportu, do portalu. I znowu zaraz ja się tam dopadnie i będziesz miała krzyki. Fence. A jeszcze ci nie oddałem kilofa i dwóch kilofów i tego. I siekierki. Nie to! Oddaj. To. O. Nie tak. Kurde, czego to się jakoś na odwrót postawiło? O, teraz. O, i takie wejście będzie. Fajnie to wygląda. Jak to zamknąć, no? Ty! Działa. Słyszałam, że coś wyszło z portalu, wiesz? No, pewnie ty wyszłaś z portalu. Nie. Nie? Na pewno. Ja... Naprawdę. To jak coś tam wyszło, to ja idę z mieczem, zabiję to od razu. Nie! O! No i co? Masz jeszcze twoje rzeczy, mam. Czekaj, trzymaj. Zapomniałem ci oddać. Proszę. Zobacz, o tak by to by wyglądało. Chodź, Madzia. Chodź, Madzia, zobacz. A ja jeszcze tylko się przemienię. Tylko pamiętajcie na przykład, że przemieniając się w daną, co myślisz o takim płocie? No, ładnie. Mówię. Przemieniając się w danego zwierzaka, w daną rzecz, to pamiętajcie, że przejmujecie od razu od niego również życie, tyle ile miał, nie? No dobra, słuchajcie, no to co? To ja będę to budował chyba już poza odcinkiem, bo to... No mówiłam, że będziesz budował. Widzicie ją, no ona po prostu... Ja to inaczej zacznę budować po prostu. Zacznę budować tak i tutaj będę wiedział, gdzie już postawić. 1, 2 i tu przerwa. Czekaj, ja mam postacie dwie latające, bo wiecie, co mam jeszcze? Co masz? Tu. Dobra, i znowu jest później 1, 2 i tu. I na górze wariat lata. Madzia się przemieniła normalnie, no. Mogę, mam dwie postacie latające, a ty masz... Ile? O tak, ja nie wiem, będzie naprawdę, nie patrzę. Wow. O tak. Prawie bym, Blaze ma tyle życia, co człowiek. Tu muszę postawić, nie mam innego wyjścia. I teraz muszę teraz ten schodek postawić, o tak, o. Ale tego płotka tutaj ma nie być. O tego. On tu jest mi, on tu ma pójść, dobrze. Będzie to tak monotonne budowanie takiego ogrodzenia w tym stylu. Ale przy okazji wam powiem, że podoba mi się. Ej ty, zombie, idź stąd. Nie przeszkadzaj w budowaniu. I to jeszcze ten znowu rosnący. One mają jakąś manię maleńkości. Muszą zawsze rosnąć. O, widzicie? I to tak będzie. I tu bym dokończył jeszcze. Znowu się pojawił. Kurde, no. Jest źle. Jest źle. Uwaga, będę kichał. Dziękuję, na zdrowie. Nie ma za co. Madzia, ty się będziesz z nim tak bawiła. On to mi będzie chodził przy ogrodzeniu i przeszkadzał. O. I koniec z nim. Nie ma. Mój exp. Nie, twój, bo ja go zabiłem. Ale ja ci pomagałam go zabić. Dobra, teraz jakby ci postawić... A ja w ogóle mam zero expu, dlatego mój. Ty! Ja mam zawsze problemy ze stawianiem tych klocków. Nie wiem, jak je postawić. Nie dałaś mi 15 mojego żarcia. Bo się połączyło, zaraz ci dam, poczekaj. Jak ja mam to postawić, żeby on stanął tak, jak ja chcę tutaj? Czyli żeby się połączył a z ja tym... Chcesz. Tu. Daj. Wiem daj już. Rzuć mi go. Co, żarcie? Nie. Ten klocek? Płotka. Schodek ten, tak? Tego, no, słodka. No masz, gdzie jesteś? Proszę. Czekaj. No i postaw go, żeby... A, tu jest w ogóle, ten już jest źle postawiony. Nie, to nie tak. To nie tak, w ogóle nie tak. Nie tak, jeszcze telefon. Do widzenia. To nie tak. To miało być tu. Odejdź, Madziuniu. I to miało być postawione. To miało być postawione, moi drodzy. W tą stronę.
Tak, o. Teraz jest dobrze. I teraz tutaj są dwa. I ten płotek należy tu zniszczyć. O, ten. O, i teraz jest dobrze. I teraz tak, raz, dwa. I teraz tu muszę postawić schody. O, o tak. O, jest dobrze. Jest, wreszcie udało się. Czekaj, ja zobaczę. I teraz tu. Pięknie, brawo. Tak. Kurde, zapomniałem się. Jest dobrze. Tak to miało być. Tak to miało być. O, i mamy po dwóch stronach już tyle samo zrobione. Ale to jest trudne i ciężkie do wykonania. I ten płotek będzie gdzieś tak tutaj biegł, bo tu już również są przygotowane zagródki, o, zobaczcie, do przeprowadzenia zwierząt, ale jeszcze ich nie przeprowadziliśmy, bo dopiero gdzieś je kiedyś przeprowadzimy, bo... Madzia się cieszy, bo może sobie się zamieniać, latać, a ja będę budował, chociaż pierwszy raz coś własnego wybuduję tutaj. Dobrze, dobra. Moi drodzy. Patrzcie w górę na nasz dach. Patrzy się w górę na nasz dach. Lata mi motylek. Gdzie ty jesteś? La la la. Lata mi motylek. Bongo! A tymczasem dziękujemy wam serdecznie za oglądanie. Dziękujemy wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jak tak, łapki w górę, subskrybujcie. A, i chcę wam powiedzieć jeszcze, mogę im zdradzić o tym purposem serwersze? No możesz nam, że będziemy grali że również jeszcze na brodatych. Tato, Kacper z tatą stworzyli mi konto na brodatych, żebym mogła z tatą grać. Tak, a ty dokładnie. Idź sobie. Tak, ty dokładnie. I pamiętajcie jeszcze również, że gry łączą. Nie! Zapomniałaś o czymś jeszcze. O czym? Ten. Tam kliknijcie czerwony guzik, żeby być na bieżąco. To dzwonek. Dzwonek, żeby być na bieżąco. No, no tak. No i coś jeszcze? Pamiętaj, że włączono w ogóle na pal. Yo! Trzymajcie się, cześć, do kolejnego razu. Na razie, pa pa! Yo!